Stworzenie Adama jest jednym z najsłynniejszych dzieł, które stworzył Michał Anioł. Ale to dzieło, moim zdaniem, powinniśmy omawiać w znacznie szerszym kontekście, ponieważ nie ma możliwości wykadrowania jego na żywo. W momencie, kiedy oglądamy je, stoimy w Kaplicy Sykstyńskiej, ogromnym pomieszczeniu, które znajduje się na Watykanie. Jest to kaplica, która powstała na zamówienie Sykstusa VI, ale zleceniodawcą Michała Anioła był Juliusz II, jego następca. Jednakże Michał Anioł tak od razu nie chciał się zgodzić na to zamówienie, pomimo tego, że w końcu to jest kaplica tak naprawdę najważniejsza na świecie, bo to właśnie tam, między innymi, odbywa się konklawę, czyli wybierany jest papież. Więc jakby nie patrzeć, naprawdę ważne zamówienie i miejsce, w którym miały znaleźć się te freski, było znaczące dla bardzo dużej części osób. Michał Anioł tak niechętnie podchodził do tego zlecenia, ponieważ po pierwsze, nie czuł się w pierwszej kolejności malarzem, a przede wszystkim rzeźbiarzem. Uwielbiał rzeźbić. Już wtedy był doceniany za Dawida czy Pietę Watykańską, którą wszyscy zapewne doskonale znamy. Ale malarstwo nie było właśnie pierwszą rzeczą, którą chciał robić. A tutaj miał do stworzenia naprawdę ogromne, ogromne dzieło, które pokrywało cały sufit, całe sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej. Dodatkowo też był w konflikcie po dość dużej awanturze z papieżem Juliuszem II, ponieważ on zamówił wcześniej u niego monumentalny nagrobek, który bardzo chciał wykonać Michał Anioł, już pojechał nawet do Carrary wybierać marmur, ale ten jednak wycofał się z tego zlecenia, przez co śmiertelnie niemalże obraził się na niego Michał Anioł. Po długich rozmowach udało się. Michał Anioł podjął się zlecenia. Początkowo mieli pomagać mu inni, ale ostatecznie zamknął się niemal na 4 lata, ponieważ zlecenie otrzymał w 1508 roku, a dopiero w 1512 otwarcie pokazał je wszystkim, bo wcześniej do kaplicy mógł wchodzić tylko papież i tylko on mógł podglądać, co robił mistrz, a robił bardzo wiele. Ponieważ w momencie, kiedy spojrzymy ze znacznej perspektywy na to dzieło, teraz, jeżeli nie możecie pojechać do Rzymu z wiadomych przyczyn, serdecznie polecam Wam wejść na stronę Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie możecie odbyć wirtualny spacer i tam dokładnie każdy z detali zobaczyć, ponieważ, jak widzimy, stworzenie Adama, czyli scena główna, o której dzisiaj rozmawiamy, znajduje się w otoczeniu znacznie większej kompozycji. Znajduje się tam wiele postaci, zarówno prorocy, Sybille, dodatkowo też różne nawiązania właśnie religijne, ale nie tylko. I te właśnie sceny główne, takie jak stworzenie Adama, bo to oczywiście nie tylko ta scena znajduje się na sklepieniu, one tworzą jakby to clue, to najważniejsze, na czym się skupiamy, ale te wszystkie drobnostki wokół rzeczywiście je uzupełniają. Warto właśnie teraz się trochę pochylić nad tym stworzeniem Adama i zwrócić uwagę na to, że przecież to nie jest pierwszy artysta, Michał Anioł, który podjął się tego tematu, a dlaczego to właśnie jego stworzenie tak bardzo zapadło nam w pamięć. Ponieważ on dokładnie pokazuje ten moment, kiedy Bóg dotyka Adama. To dotknięcie palca, dotknięcie dłoni jest tak delikatne. To nie jest jakieś podniesienie człowieka z ziemi, tak jak wcześniej robili to malarze. On tutaj ogranicza się do jak najprostszych środków. Odrzuca wszystkie inne ozdobniki i koncentruje całą naszą uwagę właśnie na tej scenie, dzięki czemu możemy przyjrzeć się zarówno stwórcy, jak i pierwszemu człowiekowi. Dzięki temu widzimy, z jak wielką delikatnością, ale jednocześnie też energią jest wypełniona ta scena, przez co tworzy ona niezwykle wyjątkowy efekt, który powtarzany jest teraz w milionie reprodukcji i widoczny jest praktycznie w każdym podręczniku i dlatego tak dobrze je znamy. Jak widzicie, tutaj rzeczywiście kunszt i oddanie pełnej anatomii człowieka, bo jak możecie zobaczyć, te postaci są bardzo dobrze anatomicznie oddane, bo sam Michał Anioł poświęcił wiele lat, żeby studiować każdy ruch i nie bał się przedstawiać człowieka w najbardziej skomplikowanych pozach, przez co był tak bardzo doceniany także przez artystów, którzy osobiście bali się aż tak odważnych kroków, więc tutaj na pewno możemy powiedzieć, że to dzieło Michała Anioła świadczy o jego mistrzostwie.